Cześć, ja jestem Zygfryd Kułaty z Książką Grania. Na wstępie parę może kwestii informacyjnych. Po pierwsze, przepraszam, że dawno nie było następnego odcinka, ale miałem pewne problemy z komputerem i z Minecraftem. Dzisiaj jednak wszystko już działa, weszła wersja 1.0 Minecrafta już poza betą, więc pokażę wam miasteczko, jakie do tej pory stworzyłem. Znaczy stworzyłem, no nad czym pracuję w każdym razie. I mamy małe pytanko od razu do was. Po pierwsze, czy chcecie za tydzień, żebym powiedział o obu częściach Metro 2033 i 34, ponieważ skończyłem parę dni temu czytać 2034. I po drugie, czy może chcecie jakieś inne gierki poza Minecraftem, żebym pokazał. Osobiście planowałem pokazać wam też na przykład Kabala, ale ostatnio odmówił mi posłuszeństwa i w ogóle nie chce się włączyć. Nie wiem, mogę wam na przykład pokazać rundkę w Team Fortressa, jakąś grę dowolną w StarCrafta. Nie wiem, co tu jeszcze mam, Gears of War, albo w ogóle coś na Xboxie mogę wam też puścić. No sami powiedzcie, co o tym sądzicie. Czy macie jakieś propozycje jakichś gier, czy wolicie obserwować dalej Minecrafta? I przechodzę do dzisiejszego odcinka. Dziś pokażę wam moją wioskę, w której pracuję. A książka, o której będę mówił, to Martwa Strefa Kinga. Ktoś mnie w stanie poprosił, żebym właśnie Kinga coś wyrzucił, więc rzucam. O tym będziemy dzisiaj mówić. Bardzo fajna książka, czytam ją chyba 3 razy. O czym jest, zaraz wam opowiem w trakcie gry. Tylko przypomnę o pytaniu, czy chcecie w następnym odcinku właśnie Metro, czy może wolicie jakiegoś innego autora. No dużo ich nie znam, ale mówię, może być na przykład Metro, może być następna jakaś książka, czy coś takiego Kinga. Albo jak widzicie tam na półce coś ciekawego, możecie się wypowiedzieć. To by było na tyle, przejdźmy do gry. A więc jesteśmy w grze. Pokażę wam kawałek mojej wioski, a potem to, co chcę zbudować. Oczywiście wioskę znalazłem, ją tylko sukcesywnie rozbudowuję. Natomiast o samej książce. Co można powiedzieć? Martwa strefa Stephena Kinga, przypominam. Pokażę wam z bliska swoją tą szklaną piramidę. Tu jest oczywiście taka plantacja mała. Tam biorę materiał na papier i na książki, ponieważ planuję zbudować bibliotekę. Ale jeśli chodzi o książkę, Stephen King napisał coś jak Martwa strefa. Składa się ona, można powiedzieć, z trzech dużych rozdziałów i prologu. Te rozdziały to część pierwsza koło Fortuny, druga roześmiany tygrys i trzecia notatki z martwej strefy. Sam prolog jest bardzo króciutki, oraz notatki z martwej strefy to raptem kilka stron, można by powiedzieć, takich zapisków z notatnika głównego bohatera. No ale właśnie, kim jest główny bohater? Tam widać sobie, zrobił taki bajer, tu jest taki portal, fajnie to wygląda w ogóle w nocy. Głównym bohaterem jest John Smith, oczywiście bardzo amerykańskie nazwisko, to jest jak nasz Jan Kowalski, takie popularne, że tak powiem. Jest on nauczycielem angielskiego w jakiejś tam szkółce. Na początku oczywiście wszystko jest z nim w porządku, że tak powiem, ma wesołe tam życie, jako z jakąś tam inną nauczycielką sobie randkuje. Wszystko jest fajnie. Na pewnej randce postanawia, znaczy na pewnej randce, tak, w ramach pewnej randki, to jest moja kopalnia, też wam w sumie mogę ją pokazać, w ramach pewnej randki postanawia zaprezentować, wziąć swoją dziewczynę na jakąś tam, do jakiegoś tam parku zabaw, gdzie w ramach zabawy bierze udział już pod koniec tej randki, bo tak właściwie zagrał sobie na kole w koło fortuny, żeby wygrać trochę pieniędzy, miał niesamowitego farta. O, tego nie wykopię, ponieważ nie mam diamentowego kill-offa. Jeśli kogoś się zastanawia, jak zrobiłem portale na... jakoś dziwnie to wygląda. Jeśli kogoś zastanawia, jak zrobiłem portal na tej szklanej piramidzie, po prostu znosiłem tam lawę i zalewałem wodą. Co to jest to dziwne? A tak, bo tutaj chyba jest lawa, więc to może stąd się bierze. No i wracając do tematu, pod koniec randki Johnny postanowił swoją wybrankę, Sara się ona nazywa, tam każdy korytarz nigdzie konkretnie jeszcze nie prowadzi. Z Sarą postanowił zagrać w koło fortuny, wygrał mnóstwo kasy. Ale Sara się Sara się po prostu źle poczuła, więc szybko się zawinęli. Wziął tą kasę tam. W ogóle wyglądał bardzo dziwnie, podobno Sara go tam... jest przyrównanie, że Sarze w pewnym momencie przypominał maskę Jekylla i Hyda, jeśli ktoś kojarzy, tak jakby dwie twarze miał. Przedzielone na pół, tak jak z Batmana, czy coś, jedna mroczna, jedna jasna. I tu mamy w ogóle oczywiście chodniczki z Gravelu. Tamta ścieżka, ani tamta ścieżka nie prowadzą nigdzie konkretnie, są raczej na razie takie przygotowane. Tutaj za chwilę będę robił bibliotekę, o której wspomniałem.
Tu jest jeszcze jedna ścieżka prowadząca do takiej mini kopalni. O tam. No. Mam przy sobie trochę, mam. No i w każdym razie postanowili się zawinąć z tej imprezy, bo znaczy z całej już z tego parku, bo się Sara źle poczuła. Johnny odprowadził do domu, oczywiście nie było żadnych zabaw ani igraszek, no bo jak się źle czuła, no to nie ma siły. No i Johnny po odprowadzeniu swojej panienki wziął wezwał sobie taksówkę i pojechał do domu. I podczas jazdy tą taksówką zagadał się z taksówkarzem, czy można powiedzieć, że taksówkarz się tak właściwie zagadał. No i zderzyli się, nie będzie to oczywiście wielki spoiler, bo to jest w sumie początek książki, więc ulegli wypadkowi. W tym wypadku, z tego co pamiętam, zginęli młodzi ludzie, ponieważ zderzyli się z samochodem, który jechał z naprzeciwka, to znaczy jakieś szczeniaki, wiadomo, ścigały się, więc zabrały i pas swój, i pas do jazdy w drugą stronę, w związku z czym mieli czołówkę dość nieprzyjemną. Z tego co pamiętam, dzieciaki z tego samochodu jadącego naprzeciwko umarły wskutek tego wypadku. Nie wiem, co się stało z taksówkarzem. Nie pamiętam, już książkę czytałem dość kawałek czas temu. Ale sam nasz główny bohater, Johnny, zapadł w śpiączkę. Śpiączka ta trwała bardzo długo, nie pamiętam, chyba 4 lata bodajże. Ale na szczęście trafił pod opiekę jakichś tam bardziej, można powiedzieć, rozgarniętych lekarzy, którzy postanowili, że nie wywalą go do tam jakiegoś stanowego szpitala czy coś takiego, tylko będą go tutaj opiekować się nim, tak, w ramach jakiegoś eksperymentu, jeśli dobrze pamiętam, że podtrzymywanie nieprzytomnego człowieka ma nadal sens. No i po paru latach Johnny się obudził. W międzyczasie jego ojciec troszkę już, można powiedzieć, podziałała na niego cała sytuacja. Wiadomo, jak syn twój trafia do szpitala w śpiączce, jest tym nie przez parę lat, to człowiekowi może odbić. Była tam nawet hasło, że ojciec Johnego wstydził się sam za siebie, ponieważ kilka lat miał nadzieję, że Johnny umrze. Ale dlaczego? Przyczyna była prosta. Matce Johnego troszkę, mówiąc delikatnie, odbiło. Stała się tak, jakby to powiedzieć, no do różnych sekt próbowała się przyłączyć, próbowała sprzedać dom i tak dalej, i zaczęła tragicznie wierzyć w Boga, tak, nie mówię tutaj, że wiara w Boga jest zła czy coś, tylko tak właśnie skrajnie brać udział w różnych sektach i tego typu rzeczach, no było to tragiczne i oczywiście wielce wierzyła, że jej Johnny jest stworzony do wielkich rzeczy, on się jeszcze obudzi i tak dalej, no tu nie ma tu co się dziwić, że ojca Johnego szlak trochę od tego wszystkiego, bo uważał, że to brednie, a matce Johnego właśnie odbiło, bo no wiadomo, może odbić, jak nagle dzieje się z jedynym dzieckiem coś złego. Tak czy siak, Johnny po jakimś czasie się obudził. W międzyczasie okazało się, że no cóż, jego dziewczyna nie mogła całe wieki na niego czekać, tym bardziej, że pamiętajmy, że to była jego dziewczyna, a nie żona. Jakoś dziwnie, inaczej te książki wyglądają, chyba nieważne. No i Johnny tam całą tą rehabilitację miał, różne rzeczy i zdarzyło się, że pewnego razu, o, zrobiłem to, dobra, zaraz powiększymy. Pewnego razu pielęgniarka do niego przyszła, była strasznie zmartwiona, ponieważ jej syn bodajże miał mieć operację oka. I Johnny ni stąd ni zowąd stwierdził, znaczy stwierdził, no stwierdził, tak. Johnny ni stąd ni zowąd stwierdził, żeby się nie martwiła, że z jej synem wszystko będzie okej, i tak dalej, i tak dalej. Sam nie wiedział, skąd to wiedział. Skąd? No, sam nie wiedział, skąd to wiedział. Dobra, nieważne, wiadomo, o co chodzi. Ale był pewien, że operacja się powiedzie, że jej synowi nic nie będzie. Okazało się, że miał rację. Tak więc, podsumowując ten fakt, Johnny po zapadnięciu w śpiączkę miał uszkodzenie mózgu. Sam to uszkodzenie nazywał sobie martwą strefą, stąd też tytuł książki. I to nie pozwalało mu na kojarzenie niektórych faktów czy niektórych rzeczy, ale jednocześnie dodał mu, no cóż, nazwijmy to sobie dla uproszczenia, mocy. Można powiedzieć, nie tyle przewidywania przyszłości czy coś, ale odczuwania niektórych rzeczy. Właśnie trudno to jakoś sprecyzować jako konkretne widzenie czy przyszłości, czy cokolwiek takiego, bo to jest o wiele bardziej skomplikowane, bo on nie widzi przyszłości, ale na przykład jak tam podał rękę jakiemuś tam inspektorowi, to momentalnie wiedział, że on ma psa, że ma córkę i że po jakimś tam jedzeniu będzie miał niestrawność, nie? I takie dziwne, można powiedzieć, odczucia w stosunku do ludzi miał. I cała książka, można powiedzieć, opowiada właśnie o tym, o tych przygodach Johnego, tak, czy o tym raczej, co go spotkało potem,
jakie miał różne widzenia, jak pomógł niektórym ludziom, jak przed niektórych został wyklęty, w ogóle ludzie mu tam wysyłali jakieś takie rzeczy, mając nadzieję, że on im pomoże coś, a on nie był żadnym medium, ani sam nie wiedział, w jakim przypadku może jakoś zadziałać, w jakim nie. No cóż, by tu powiedzieć, nie chcę też opowiadać za dużo, żeby nie zaspoilerować fabuły, bo fabuła jest dość pokręcona i przede wszystkim według mnie bardzo fajnie napisana. Kurczę, co można powiedzieć jeszcze? No Johnny właśnie mówię, takie mam widzenia. No nie wiem, jak to opowiedzieć, żeby nie zaspoilerować. Książka mi się bardzo spodobała właśnie. Jest to pokazane, jak człowiek przez wszystkich traktowany jak nienormalny, nagle może okazać się całkiem normalny, jak każdy inny. Tylko nie każdy to może dostrzec. Tutaj Johnny właśnie jest tak pokazany. Wielu ludzi mu w ogóle pisze, że on jest wariatem, że jest szarlatanem i naciąga. On tak naprawdę wcale nie chce na tym żadnych pieniędzy wyciągnąć. Ktoś temu oferował nawet chyba napisanie do jakiejś gazety. On oczywiście odmówił, bo wiedział, że w tej gazecie właśnie wyszło, że wcale nie chodzi o to, żeby ludziom pomagać, tylko chodzi o to, żeby wyciągać od nich pieniądze, nie? No Johnny się wielce zbulwersował, ponieważ dowiedział się, że... Ponieważ wiedział, że jego matka właśnie w ramach jej zwariowania czyta właśnie tego typu książki i wielce w to wierzy. W związku z czym stwierdził, że on nie chce naciągać ludzi na ich wiarę. Pamiętam, że chyba nawet wyzwał jakiegoś tego gościa na to. Stwierdził, że no, on mu jeszcze narobi problemów, już nigdzie nie zrobi kariery. Ale Johnny tak właśnie miał to głęboko gdzieś i nie zależy mu na karierze jakiegoś medium. No i jest to, można powiedzieć, książka bardzo fajnie opisuje, jak to, jak on się czuje po tym samym obudzeniu, jak to wygląda, że on wcale nie jest tym medium, ale jednocześnie jakieś wizje ma. Drewno mi się skończyło, będzie biblioteka bez sufitu i bez drzwi, nieważne. Bardzo jest fajnie pokazane to właśnie, jak Johnny to wszystko widzi. Nie będę mówić, jak się skończyło to wszystko. Można powiedzieć, co Johnny postanowił zrobić w związku z tymi wizjami i tak dalej, no bo nie chcę tutaj nic spoilerować. Osobiście uważam, że książka jest napisana bardzo fajnie. Czytam ją z przyjemnością kilkakrotnie. No, biblioteki nie skończę robić, ale i tak widzę, że już długo nagranie trwa, więc myślę, że starczy. Mam nadzieję, że kogoś zachęciłem do przeczytania książki. Wybaczcie, jeśli moje opowiadanie o niej było troszkę niespójne albo niepełne, ale... No nie chcę spoilerować, nie lubię spoilerować, wolę powiedzieć tylko te rzeczy, których można się dowiedzieć z pierwszych stron, a resztę pozwolić czytelnikowi odkrywać samemu. Mam nadzieję, że kogoś zachęciłem do czytania tej książki. Ja zaraz wyruszę na zdobycie większej ilości drewna, ale to zrobię o poranku. Z mojego opowiadania na temat Martwej Strefy to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby napisać, czy macie propozycje na inne książki albo gry. To by było na tyle. Trzymajcie się, do następnego. Hej!